dzisiejszym programie odwiedzamy Kazimierz Dolny, jedną z pereł renesansowej Rzeczpospolitej. Zabytkowy rynek, przepiękny nadwiślański krajobraz oraz magiczna atmosfera sprawiły, że Kazimierz stał się mekką malarzy, filmowców i poetów. Letnia wizyta w Kazimierzu jest niczym pobyt w kulturalnym salonie Polski. Jak każde magiczne centrum, Kazimierz przyciąga również różnego rodzaju wędrowców, żeglujących bez określonego kursu po oceanie życia, niepamiętających przeszłości i niedbających o przyszłość. Niepracujący, bezdomni, przeczekują gdzieś ciężką zimę, by latem ponownie cieszyć się słońcem i tanim winem. Byłem dwa razy w telewizji, w gazecie, byłem kilkakrotnie i tak, ale jestem ostatni Żyd Kazimierza. Niekoronowanym królem kazimierskich włóczęgów jest Mieciopałka. Bywalcy rynku dobrze znają jego dziwne stroje, rymowane porzekadła i specyficzne poczucie humoru. Nie jestem prawidłowo ostatni Żyd Kazimierza, tylko nazywają mnie ostatni Żyd Kazimierza. Ja to budowałem, ja to odnawiałem. I tamtą też. Proszę Państwa. Ja jestem taki, wolę mięso niż buraki. Mieciu jest żyjącym duchem starego Kazimierza, znającym tu każdy zaułek i każdy kamień. Nie szkodzi, że pan smrodzi, ja walę doskonale. Boże! Bo ja idę. Nie mam klaksona. Komsi, telewaniu! Ty, stary, ale nie widziałeś mnie? Z Marylą Rodowicz miałem tu portret. Tu zrobiony portret. Dlaczego się tutaj? Co tak śmieciu cicho? Jak cicho? O, już no. Jesteś, no widzisz? I po to się, głośno. I po to się gniewałeś? Tak! To jest moja najmilsza pani, tylko tamta, w okularach niech się pokaże, ta miła pani. Jest perełka, o, widać. 30 groszy dostanę od pana. Ja nie mam dzisiaj czasu. I słoneczka do laseczka, do zielonego, napotkała myśliweczka kochaneczka bardzo czarnego. Przez lata Mieciu opiekował się opuszczonym domem położonym kilkaset metrów od rynku. Wielokrotnie gościł tam podobnych sobie, bezdomnych, bezrobotnych trampów. Miejsce stało się znane jako Hotel Marriott. Każdy kazimierski taksówkarz znał drogę do Hotelu Marriott. Jak ja poszedłem do szpitala, to policja zamknęła i zamknięty jest do dzisiaj i dziękuję. A ja Marriott prowadziłem, ale to była kultura. Była woda, było co wtorek, co piątek, było dania jakieś, no jarskie, no. Jak my gotowaliśmy rosół, bracie kochani, jak on się zdenerwował, że on pierwszy nie je, a on badyla tylko załatwił, a ja piesa załatwiłem. No, i to trzeba było jeść, ale rosołek był kultura jak uszura. Bum! Bum! Uwaga! Bo ja idę! Marriott pokazać im, no dobra, jabłek sobie uzbierają chociaż. Poprzedniej zimy w Mariocie nastąpiła tragedia. Jeden z mieszkańców zamarzł podczas snu. Policja zlikwidowała placówkę. Schorowany Miecio przezimował w szpitalu. Pozostali mieszkańcy opuścili Kazimierz. Hotel Marriott przestał istnieć. To jest Hotel Marriott. Tak, to jedno wejście jest. Bo jako lasę chodzę, to i kosą mogę robić, nie? I tak dalej. Ale to nic nie idzie we mnie, no. Co to jest? No, tędy się wchodziło. Bom, bom. Dla niektórych siedlisko ludzkiej nędzy, dla innych ostatnia przystań. Dla spragnionych wrażeń artystów, miejsce spotkań z ludźmi żyjącymi poza strukturami społeczeństwa, wilkami stepowymi współczesnej Polski.
kiedyś bałem, no nie ja, ale kolegę zaprosiłem, kolega mi zrobił porządek, wszystko. Teraz tak zaniedbane, no widzisz, że pomagałem ludziom normalnie i pójdziemy normalnie jeszcze do grilla i zobaczysz, ile ja brałem zup, chleba, wszystkiego. Latem Miecio powrócił na rynek, ale pozbawiony swojego miejsca na ziemi, zgorzkniały, przenosi się z kąta w kąt, starając się zapomnieć o tragicznym końcu historii Mariota, dziele swojego życia. Bądź człowiekiem. To nie jest to, że hej, ja widziałeś, ja zostawiłem tam wszystkie torby, wszystko. Chodź ci pokażę. Nikt mnie nie ruszy, bo każdy mnie zna. Koledzy pierdolą zawsze. Proszeniem. Widzisz, śpi na murawie i tak dalej. Ale mnie nikt nie ruszy i nie rusza. Ja zostałem kaleką, a dla ludzi bezdomnych zostawiłem hotel i normalnie później poszedłem do szpitala i hotel zniszczyli. Dlatego jest zamknięty. Bóg ci zapłaci.